satanic rituals. Mieli jedno pragnienie. Cztery osoby dzielące te same patologie. On planował zbrodnie. To natura zła. Co spotkało tę czwórkę? Gdy bogowie każą zabić. Chicago liczy prawie 3 miliony mieszkańców i jest trzecim największym miastem w Stanach Zjednoczonych. Leży nad jeziorem Michigan i nazywane jest Wiecznym Miastem. Jak w wielu innych miejscach w kraju, w jego historii światło przeplata się z mrokiem. Miasto, które słynie z nowoczesnej architektury, prestiżowych muzeów i wybitnej orkiestry, ma ponurą przeszłość. To tu, w 1893 roku, dr H.H. Holmes zbudował zamek śmierci, w którym mógł zabić ponad 200 osób. Pierwszy seryjny zabójca w historii USA twierdził, że od dziecka opętany był przez szatana. W latach 50. Al Capone wybrał Chicago za scenę swoich przestępczych poczynań. W latach 70. na przedmieściach miasta John Wayne Gacy, znany jako klaun zabójca, torturował i zabił co najmniej 33 ofiary. 1 czerwca 81 roku policjanci z hrabstwa DuPage otwierają nowy rozdział mrocznej historii miasta. Hank McGuinness, kierownik motelu Brer Rabbit, prowadzi ich na polanę, gdzie odkrył zwłoki. Blisko motelu leżała kobieta. Doszło do napaści na tle seksualnym i okaleczenia ciała. Brer Rabbit Villa Park, robotniczym przedmieściu Chicago, to obskurny motel, do którego przychodzą prostytutki. Tego ranka jeden z pracowników narzeka na odór dochodzący z pobliskiego pola. Wkrótce Hank McGuinness odkrywa ciało czarnoskórej kobiety. Leży w wysokiej trawie twarzą do ziemi. Bosberg i Wilcox zauważają, że ma skute z tyłu ręce i że z kajdanek wystaje złamany klucz. Po okolicy musiał grasować bardzo niebezpieczny osobnik. Kobieta wciąż ma na sobie t-shirt, ale majtki są zsunięte do połowy ud. The woman is still wearing her t-shirt, but her panties have been pulled down to mid-thigh. Agent Thomas Bosberg finds a few rolled up banknotes and some loose change in one of her stockings, a little over $13. So clearly, robbery was not the motive. From the state of the body, the agents conclude that the woman must have died several weeks ago. And yet, the forensic examiner, Dr. David Barrett, establishes the time of death to be as recent as 3 or 4 days ago, and identifies the body as that of Linda Sutton, a young 21-year-old prostitute. The woman was horribly mutilated and abandoned there. As both her breasts had been cut off, vermin had infested the corpse. Although her death was recent, decomposition was at a very advanced stage when she was discovered. During the following months, 5 additional women's bodies are discovered in the greater Chicago area. And then we started finding more victims, and it just escalated. By the time the women were found, they were so badly decomposed that one could not tell what was the cause of death. Several of them show signs of similar mutilations to those of Linda Sutton. They have been raped, tortured, and mutilated. They not only raped these women, but while they were alive, cut off their breasts. This all seems to be kind of a put-down, a debasing of women.
Even if everything points towards the existence of a serial killer in Chicago, the police have not yet made a connection between the deaths of Linda Sutton and the four other victims. All these kind of sadistic acts, these mutilatory acts against these women, was pretty distinctive. And these crimes basically had these kind of attacks in common. We had to make a determination if the similarities of the victims found outside of Chicago were sufficiently obvious to be connected to the kinds of injuries suffered by the victims found in Chicago. On May 15, 1982, Lorraine Borowski, a real estate agent from Elmhurst, another Chicago suburb, also disappears. Lorraine Borowski, who was walking to her job early in the morning in Elmhurst, when she was snatched. A purse and a pair of shoes next to the curb in front of a real estate. That's all that was there. 5 months later, on October 10th, 1982, a teenager finds the body of a young woman concealed at the end of an alleyway in Clarendon Cemetery in Villa Park. Months later, they find the girl, all decomposed again. According to the medical examiner, the young woman has had her left breast amputated and been stabbed several times. The coroner identifies the victim as Lorraine Borowski. Detectives, especially one's name is Warren Wilkos, was almost positive that the people he's looking for were from Chicago. 2 weeks after Lorraine Borowski's murder, 30-year-old Shui Mack also disappears. She was born and raised in China. She was brought here. She lived with her parents. She worked in a company somewhere in DuPage County where they made Mars lights, you know, for squads, electrical company. She did that 8 hours a day and then went to her family's restaurant and worked there. On the night of her disappearance, as she is coming home from work with her brother Kent, a heated argument breaks out between them. Kent orders her out of the car at a stop sign. It's 1:30 in the morning. That night, Shui Mack will not get home. She walked southbound on Barrington Road from Schomburg Road because it was the only way she knew how to get home. The Cook County Police Department is tasked with the investigation into the young Chinese woman's disappearance. On September 30th, Shui Mack's body is discovered on a construction site in South Barrington, an upscale Chicago suburb in Cook County. She was as close as I am to you to an anthill, and there was nothing left. No body parts, but again, the clothes were on, and this beautiful necklace was on her. The back of her skull was crushed, and she had a tooth cracked in the front. So it would seem that somebody punched her, and her head went back and shattered. Bits of steel wire are found next to the body. Detective Troca from the Sheriff's Office of Cook County is charged with identifying the victim. This is a crime scene he will never forget. We processed the scene, and at that moment, I was trying to identify her. The discovery of Shui Mack's body convinces the various Chicago area police departments that they're dealing with a serial killer, or worse, with a group of serial killers. Well, as soon as we had two or three victims,
we could determine that this was the work of the same person or persons. The investigators review the various case files. One testimony stands out. In June of the preceding year, Holly Clemens, aka Angel York, a prostitute from the red light district, had told about boarding a van driven by a prospective John. He picked her up when she was running away from the police, when they were sweeping the area for prostitutes, got in his van, and then found herself in much more trouble than she was trying to escape. He forces her aboard his van and orders her to take off her clothes. He wound up having her cut a hole in the side of her breast, which he then enlarged with his finger and the knife, because it wasn't large enough to encompass his penis, and he had sex with the breast. After this interminable aggression, he leaves her in an alleyway near Grand Avenue. Fortunately, he let her out. He put some duct tape over her breast, let her out of the van. She is discovered 5 minutes later and driven to the hospital, where her condition is stabilized. On August 27th, another black prostitute is found dead and mutilated on the shores of the Chicago River. There was a woman found under a bridge. I believe it was Fullerton Avenue Bridge. A man was there collecting cans, bottles, whatever, and found her body. Sandra Delaware had her hands tied behind her back and had also had her left breast amputated. They would use a piano wire to sever one or both breasts. On September 8th, Rose Beck Davis, a 30-year-old woman, is discovered behind a public housing complex near North Lakeshore Drive. Slashing her chest with a hatchet that Robert had, and using the handle of the hatchet to destroy her vagina, basically. Shove the handle of this axe into her vagina. Ciął ofierze klatkę piersiową siekierą. Potem za pomocą trzonka zmasakrował jej pochwę. Wepchnął w nią trzonek. Patolog znajdzie potem w jej waginie kawałki drewna, najpewniej z trzonka siekiery. Śledczy są zaskoczeni zbrodniami. Sprawcy nie stosowali żadnych kryteriów. Atakowali zarówno czarnoskóre, jak i białe kobiety. Żadna z ofiar nie została wybrana. Wystarczyło, że znalazła się gdzieś sama. Znikała, a po kilku tygodniach ktoś odnajdywał jej ciało na polu czy odludnej działce. Mieliśmy ciała zamordowanych kobiet. Musieliśmy dowiedzieć się, kto jest za to odpowiedzialny. Beverly Washington, 21-letnia prostytutka, zostaje znaleziona przy torach kolejowych. Mimo poważnych obrażeń, wciąż oddycha. Śledztwo skręciło we właściwym kierunku, gdy jedna z ofiar przeżyła. Z początku wydawała się martwa. Okaleczono jej obie piersi. Zostaje szybko zabrana do szpitala, gdzie lekarze przywracają ją do stanu stabilnego. Opowiada swoją historię. Tamtej nocy pracowała jako prostytutka. Wsiadła do czerwonego vana. Za kierownicą siedział około 25-letni mężczyzna. Zapamiętała, że auto sprawcy miało ciemne siedzenia, a przy lusterku wstecznym były pióra. W rzeczywistości wisiały w jego miejscu. Mężczyzna jedzie w odludne miejsce i prowadzi kobietę na tył,
urządzony niczym pracownia stolarza. Zaciągnął ją na tył auta. Był oddzielony drewnianą ścianką i miał półki po obu stronach. Nie było tam żadnych okien ani otworów. Sprawca każe jej się rozebrać. Zmusza, żeby uklękła i zaspokoiła go oralnie. Następnie mężczyzna każe jej połknąć garść pigułek. Od tej chwili Beverly stopniowo traci świadomość. Dał jej tabletki, żeby ją uśpić. Gdy się obudziła, miała odciętą pierś. Po sprawie Holly Clemons z poprzedniego roku, zeznanie Beverly Washington to drugi raz, gdy ze zbrodniami powiązany zostaje czerwony van. Trzy tygodnie później śledczy Murphy i Flynn odnajdują auto, które idealnie pasuje do opisu Beverly Washington. Pani Washington wspomniała o piórach wiszących przy lusterku wstecznym, co pomogło zidentyfikować pojazd. Przypadkiem policjanci natrafili na samochód, który pasował do opisu. Zatrzymali go. Jednak wygląd kierowcy nie zgadza się z rysopisem podanym przez ofiary. To 21-letni Eddie Spreitzer. Mówi, że van należy do jego szefa, Robina Gekta, przedsiębiorcy budowlanego. Osobnik o nazwisku Spreitzer proponuje, że zaprowadzi policjantów do swojego szefa, pana Gekta. Śledczy oddają mu dowód tożsamości i mówią, że pojadą za nim na budowę, żeby porozmawiać z jego szefem. Na miejscu policjanci spotykają Robina Gekta, który idealnie pasuje do opisu Beverly Washington. Gdy go poznałam, wydał mi się herlawym i słabym mężczyzną. Wydał mi się też antypatyczny. Wobec policjantów wywyższał się. Mówił nawet, że mogą skontaktować się z jego adwokatem. Jest całkowicie spokojny. Gdy detektyw Phil Murphy informuje, że jego auto może mieć związek ze zbrodnią, Gekt pozostaje obojętny. Dodaje nawet, że chętnie pomoże, jeśli okaże się to prawdą. Robin Gekt, Eddie Spreitzer i dwóch innych pracowników zostają zabrani do budynków chicagowskiej policji. Wszyscy zaprzeczają, jakoby zamieszani byli w jakąkolwiek działalność przestępczą. Murphy i Flynn jadą do Beverly Washington, która wciąż leży w szpitalu ogólnym w Chicago. Od jej gehenny minęły 3 tygodnie, ale wciąż bardzo dokładnie pamięta napastników. Policjanci pokazują jej zdjęcie Robina Gekta. Od razu go rozpoznaje. Dwudziestodziewięcioletni Robin Gekt zostaje oskarżony o napaść i usiłowanie morderstwa Beverly Washington. Urodził się 13 listopada 1953 roku w Chicago. Niedługo potem opiekę nad nim przejęli dziadkowie, Ruben i Sara Gektowie, którzy zapewnili mu spokojne dzieciństwo. Dzieci wychowywane przez dziadków wyrastają na całkowicie normalnych dorosłych.
Fakt, że sprawca rozwinął takie cechy, ma znacznie bardziej złożone przyczyny. W wieku 22 lat Robin żeni się z Rosemary McCaffrey i zakłada własną firmę budowlaną. Prowadził przedsiębiorstwo. Był szefem i stolarzem. Miał vana. Firma należała do niego i jego żony. Był żonaty i miał dzieci. Wobec żony posuwał się do przemocy. Rosemary wkrótce odkrywa, że podczas seksu mąż przejawia agresywne zachowania. Musi znosić jego liczne zdrady, a także perwersyjne praktyki seksualne, w tym sadyzm. Czerpał przyjemność z cierpienia kobiet. Zaczęło się od zadawania bólu własnej żonie. Wbijał jej szpilki w piersi. Swoją dziewczynę przypalał. Która kobieta chciałaby znosić coś takiego? Niektóre kobiety czują się przy mężach bezsilne i zależne. Nie potrafią odejść i żyć samotnie. Wciąż było mu mało. Wkrótce zwrócił się ku obcym kobietom, idealnym obiektom makabrycznych fantazji. Policja z Chicago, która usiłuje rozwiązać sprawę sadystycznych morderstw, w końcu aresztuje podejrzanego. Robin Gecht wypiera się jakiegokolwiek udziału w napaści na Beverly Washington. Przyjmuje protekcjonalny ton. Nie obawia się, bo sprawa go nie dotyczy. Gecht jest sprytny. Policjanci zdają sobie sprawę, że nic z niego nie wyciągną. Zwracają się do Ediego Spreitzera, który jest w areszcie prewencyjnym. 21-latek z nerwów oblewa się potem. Nie był zbyt bystry. Spanikował na wiadomość, że w pokoju obok jest Robin Gecht. Gdy słyszy nazwisko szefa, wzdryga się. Robin Gecht był apodyktyczny i nieprzyjemny. Pracownicy robili wszystko, co musieli. Możliwe, że ich wykorzystywał. Eddie Spreitzer boi się Robina Gechta. Śledczy wykorzystują tę słabość. Mówią mu, że nie może liczyć na szefa, bo ten wszystko zrzucił na niego, począwszy od ataku na Beverly Washington. Przesłuchują go tak intensywnie, że w końcu pęka. Przyznaje się do części ze zbrodni w zeznaniu, które obejmuje 70 stron. Powiedział bardzo dużo. Zeznaje, że towarzyszył Robinowi Gechtowi i był świadkiem jego morderczych aktów przemocy. Opowiada o jego obsesji na punkcie piersi. Twierdził, że jest wielbicielem kobiecych piersi. Przecież dla wielu mężczyzn biust jest obiektem obsesji, fetyszyzmu i przeróżnych parafilii. Chciał sprawdzić, co jest w środku piersi i jak działają. Jego obsesja znacznie wykraczała poza normalność. Inni nie obcinają kobietom piersi. Lubił zadawać ból. Spreitzer zeznaje, że wykorzystali auto szefa, żeby torturować i zabić co najmniej 7 kobiet. To Robin obcinał ofiarą piersi, a potem masturbował się nad otwartymi ranami. Dodaje, że szef zmusił go do tego samego w przypadku 2 lub 3 ofiar. Detektywi Murphy i Wilcox są wstrząśnięci. Gdy Spreitzer miał już podpisać zeznanie, wycofuje się, wciąż zmieniał zdanie co do winy szefa. W końcu zapewnia, że zbrodnię organizował trzeci sprawca.
Andrew Cocorales. Jego nazwisko padło w śledztwie za sprawą Ediego Spreitzera. Tego samego wieczoru śledczy Wilkos i Flynn aresztują Cocoralesa. 23-latek mieszka w Villa Park, przedmieściu niedaleko miejsca, gdzie w czerwcu 1981 roku znaleziono ciało Lindy Sutton. Dobrowolnie poszedł z policją na przesłuchanie. Cocorales przyznaje, że brał udział w różnych zbrodniach i rytuałach. Przez wiele godzin opisuje szczegóły jednych z najstraszliwszych zbrodni w historii Chicago. Andrew Cocorales przyznał się, że uczestniczył w morderstwie Rose Beck Davis i innych. Robin Gecht brał udział we wszystkich, a Eddie Spreitzer w kilku. Spreitzer znał braci Cocorales. We czwórkę tworzyli gang rozpruwaczy. Różnie się dobierali. Działali we dwóch, trzech lub czterech. W przypadku ataku na Beverly Washington, Robin Gecht działał sam, co było nietypowe. Polowali na kobiety. Jeden prowadził samochód, pozostali siedzieli z tyłu. Jechali do miejsca, w którym przeprowadzali zbrodnie. Zabili i okaleczyli wiele kobiet. Nie wszystkie były prostytutkami. Miały nieszczęście spotkać sprawców, gdy szukali ofiar. Sposób działania determinowały ich potrzeby. Po pierwsze, dbali o to, żeby nie dać się złapać. Po drugie, zadawali kobietom ból i cierpienie, ponieważ to ich podniecało. Andrew Cocorales opisuje też, jak wraz z Robinem Gechtem i Edim Spreitzerem zmusił Schwimak, by wsiadła do vana. Uderzyli ją w twarz. Dlatego miała złamany ząb i pęknięty tył czaszki. Nieprzytomną ofiarę zabrali na teren budowy w pobliżu Barrington. Ponieważ kobieta miała małe piersi, Gecht postanowił nie amputować ich. Kontynuował jednak makabryczny rytuał. W klatce piersiowej zrobił kilka głębokich nacięć. Trzej mężczyźni na zmianę penetrowali rany penisami. W końcu Gecht udusił Schwimak kawałkiem stalowego drutu. Przeszukaliśmy ich samochód i znaleźliśmy kawałek drutu, który wyglądał tak. Końcówki były wygięte, żeby łatwiej było je trzymać. Resztą można ścisnąć gardło. Cocorales wie, że powiedział za dużo i już nie może się wycofać. Opowiada o innych ofiarach. W tym o Rose Beck Davis, Lorraine Borowski i o zabójstwie Lindy Sutton za motelem Brer Rabbit. Nie szczędzi straszliwych szczegółów. Andrew Cocorales opisuje wszystkie sadystyczne morderstwa, w których brał udział. Detektywi Wilkos i Flynn ledwie hamują gniew. Nie mogłem uwierzyć w to, co zrobili. Jacy ludzie posuwają się do takich czynów?
Znacznie łatwiej jest znaleźć kogoś, kto zgodziłby się napaść z tobą na bank, niż trafić na trzy osoby, które chciałyby porywać, gwałcić, okaleczać i zabijać kobiety. To skrajnie nikczemne czyny. Trudno objąć to rozumem. Sadysta seksualny, który okalecza, torturuje i zabija ofiary, to rzadkość. A co dopiero cztery osoby dzielące te same patologie? Oby nie zdarzyło się to nigdy więcej. Mniej niż dwie doby po aresztowaniu Andrew, detektyw Warren Wilcox wraca do domu rodziny Kokoralesów. Tym razem chce przesłuchać Tomasa, młodszego brata Andrew. Andrew wspominał o swoim nierozgarniętym bracie. Tomas brał udział w zbrodniach. Policja przesłuchała go. Gdy detektyw Wilcox wspomina o Andrew, Edim i Robinie, Tomas odwraca się i unika jego spojrzenia. Widać, że coś ukrywa. Policjant pyta, czy podda się badaniu wykrywaczem kłamstw. Tomas zgadza się. Test wariografem przeprowadzony na komendzie policji w Elmhurst wykazuje, że kłamie. Wobec tego faktu Tomas przyznaje się do wszystkiego. Uzyskanie tego zeznania nie było trudne. Miał niski poziom inteligencji i łatwo dał się przekonać do powiedzenia prawdy. Tomas wyjaśnia, że on, Andrew i Eddie należą do satanistycznej grupy, której przewodzi Robin Gecht. Czarna msza jest przeciwieństwem tej katolickiej. Krzyże są odwrócone i tak dalej. Twierdzi, że w pokoju na poddaszu Gekta brał udział w makabrycznych rytuałach. Gdy jego żona była w pracy, Gekt przynosił tam części ciał ofiar, żeby odprawiać satanistyczne rytuały. W czasie niektórych z nich kroili piersi kobiet. Czasem masturbowali się nad nimi jeszcze w wannie. Cieli je i podczas rytuału satanistycznego traktowali niczym ciało Chrystusa. Chcieli zyskać moc, bo przypisywali piersiom magiczne właściwości. Masturbacja była również częścią rytuału. Gdy kończyli się onanizować, Gekt kroił pierś ofiary i wszyscy zjadali jej część. Sposób, w jaki traktowali ciała kobiet, wskazuje na ekstremalnie rzadką formę fetyszyzmu. Tomas zeznaje, że porwali wiele kobiet, żeby je okaleczyć i zabić. Mogło ich być nawet 18. Tożsamość niektórych ofiar udało się ustalić, ale nie wszystkich. Kokorale stwierdzi, że widział 15 piersi w pudle, w którym Gekt trzymał trofea. Jeśli istniały trofea i strych pełny przedmiotów kultu, powinno to było wypłynąć podczas procesów. Byłby to twardy dowód. Nie rozumiem, dlaczego nikt nie podniósł tej sprawy. Przed rozpoczęciem procesu obrona zgłosiła wniosek, by oskarżenie nie poruszało tej kwestii. Zgodziliśmy się, bo nie mieliśmy dowodów. Wzmianka o okultyzmie pojawiła się w zeznaniu Andrew Kokoralesa. Nie był to jednak przedmiot procesu. Tomas wyraża przekonanie, że Gekt ma nadprzyrodzone moce i porozumiewa się z panem świata podziemnego.
Miał władać siłami okultystycznymi i nie wolno było patrzeć mu w oczy. Unikajcie jego magicznego wzroku, bo każe wam robić różne rzeczy. Policjanci odwiedzają dom Robina Gekta, żeby potwierdzić opowieść Tomasa Kokoralesa. Na poddaszu odkrywają sekretny pokój. Odnajdują świątynię ozdobioną symbolami satanistycznymi. Śledczy znajdują też książki o satanizmie, puste pudełka po trofeach i strzelbę. Według ekspertów balistyki niedawno z niej strzelano. Sprawa rozpruwaczy z Chicago pojawia się wraz z falą paniki satanistycznej, jak później nazwą to zjawisko socjologowie. Ludzie wszędzie dopatrywali się wpływów satanizmu na kulturę. Wieść o zbrodniach wzbudziła w nich panikę. To dlatego, że zwykle zbrodnie satanistyczne były wstrząsające. FBI wszczyna śledztwo. Nie posuwa się do stwierdzenia, że zbrodnie satanistyczne nie istnieją, ale opisuje je jako niezwykle rzadkie. Najczęściej odpowiadają za nie małe i źle zorganizowane grupy, dowodzone przez charyzmatycznego lidera, jak Charles Manson czy Robin Gekt. Robin Gekt nie roztaczał aury zła, jaką podobno miał Charles Manson. Czy pozostali byli manipulowani? Czy czerpali przyjemność ze zbrodni? Robin Gekt umiał sprawić, by robili dokładnie to, czego chciał. Niektórzy ludzie wyobrażają sobie pewne czyny, ale nigdy nie wcielają fantazji w życie. Gdy jednak ktoś zamieni je w rzeczywistość, podążą za nim. Gdyby nie było lidera, możliwe, że pozostali nie popełniliby zbrodni. Zaspokajali z nim tę samą perwersję. Po aresztowaniu Robina Gekta, Ediego Spritzera oraz braci Andrew i Tomasa Kokoralesów, chicagowska policja jest pewna, że położyła kres działaniom czwórki, którą prasa słusznie ochrzciła rozpruwaczami z Chicago. Dziennikarze wywiedli tę nazwę z faktu, że do morderstw i okaleczeń częściowo dochodziło wśród prostytutek. Były w tym podobne do zbrodni Kuby Rozpruwacza w Londynie. Po aresztowaniach nie było w Chicago więcej tak straszliwych morderstw kobiet. Los podejrzanych jest w rękach sędziów. Czterech rozpruwaczy z Chicago staje przed sądem. Jako pierwszy Robin Gekt. Przywódca miał wpływ na pozostałych członków grupy. Wzbudzał w nich strach, ale też imponował im. Bali się zwrócić przeciwko liderowi, bo sądzili, że w wyniku rytuałów posiadł magiczną moc. Niewykluczone, że wciąż w to wierzą. Podziwiali go i słuchali. Na pewno wpływ lidera był znaczący. Reszta podejrzanych odwołuje zeznania w sprawie Gekta, żeby go chronić. Żaden nie chciał zeznawać przeciwko niemu. Byli przesądni i bali się, że może ich skrzywdzić, mimo że był zamknięty. W rezultacie zabrakło bezpośrednich dowodów jego udziału w morderstwach. Był za to świadek napaści. Ocalałe ofiary potwierdzają sadyzm Robina Gekta,
który wciąż upiera się, że jest niewinny. Można postawić diagnozę, że jest psychopatą. Takim ludziom kłamanie przychodzi łatwo. Nigdy nie brałem udziału w morderstwie. A w gwałcie? Nie. Wtedy też zamieszany byłbym w zabójstwa. Nie wyparł się udziału w rytuałach, ale zaprzeczył, że zabijał i amputował kobietom piersi. Gekt niewinny? Śmiechu warte. Sędzia uznaje Gekta za winnego usiłowania gwałtu, napaści z użyciem broni i morderstwa. Otrzymał karę 120 lat więzienia, maksymalną za ciężkie przestępstwa klasy X, usiłowania morderstwa, porwania, napaści seksualnej o charakterze dewiacyjnym i gwałtu. Musi odsiedzieć co najmniej 60 lat. Będzie miał 88, gdy wyjdzie na wolność, o ile nie zmienią prawa. Oby nie. Tomas Cocorales, najmniej aktywny członek grupy, zostaje skazany za udział w morderstwie Lorraine Borowski, zabitej w maju 82 roku w Elmhurst. Został skazany na 70 lat. Ma prawo do zwolnienia warunkowego. Andrew Cocorales, który kilka miesięcy wcześniej składał obfite zeznania detektywom Wilcosowi i Flynnowi, teraz twierdzi, że w ogóle nie pamięta ataków. Twierdził, że nie brał udziału w morderstwach. Nie przyznał się do winy, a w sądzie kategorycznie zaprzeczał oskarżeniom. Spreitzer i Gekt nie zeznawali przeciw niemu. Obciążającym go dowodem były jego własne zeznania na policji. To wystarczyło do wniesienia oskarżenia. Został skazany na karę śmierci. Był ostatnią osobą w Illinois, którą poddano egzekucji. 17 marca 1999 roku dostaje śmiertelny zastrzyk. Jako ostatni przed sądem staje Eddie Spreitzer. 2 marca 1984 roku przyznaje się do zabicia Roseback Davis, Sandry Delaware i Shui Mack. W sądzie opowiedział o swoim udziale w sprawie Shui Mack. Przyznał się do winy i dostał dożywocie. Podczas innego procesu przyzna się także do porwania, zgwałcenia i zabicia Lindy Sutton. Też dostał karę śmierci. Udało mu się uniknąć egzekucji. Dostał dożywocie bez prawa do zwolnienia, bo gubernator złagodził karę śmierci. Eddie Spreitzer nigdy nie opuści więzienia. Gekt i Spreitzer żyją, podczas gdy ofiary są martwe, a ich rodziny przeżyły tragedię. Sprawiedliwość wymagałaby, żeby zapłacili za to życiem. Sąd wydał sprawiedliwy wyrok i słusznie nałożył karę dożywocia. Nie wiem, co nimi powodowało. Cokolwiek to było, sprawiało, że chcieli więcej. Nie poprzestali na jednej zbrodni i nie zreflektowali się. Zamiast tego jeździli vanem, szukając ofiar. Znajdywali je i katowali. W tym właśnie objawiła się natura zła. Jak mówi indiańskie przysłowie, nawet diabeł potrzebuje przyjaciół. W Chicago znalazł ich czterech, z których jeden już towarzyszy mu w piekle. Wszystkiego uczymy się jako dzieci. Co spotkało tę czwórkę? To najgorsza sprawa, z jaką miałem do czynienia w swojej karierze w policji.
Wszyscy są w więzieniu. Z ich rąk nie padnie już więcej ofiar. Wersja polska Master Groove Studios. Tekst Anna Madera. Czytał Jarosław Budnik. Oficer.